Dzień dobry, Aniu, witam cię serdecznie. Witaj, Paulinko, miło mi cię słyszeć. To było w tym tygodniu, w którym ty miałaś warsztaty w Krakowie. Czyli ostatni tydzień września. Tak, to było w tym tygodniu. Tak jak już ci wcześniej wspominałam, mam okno od zachodu i po prostu namiętnie od zawsze uwielbiam oglądać zachody słońca. Wiadomym jest, że jak patrzysz na tarczę słońca przez okno czy bezpośrednio na dworzu, razi, przymykasz oczy, mrużysz, obojętnie co. W tym dniu okrąglutkie słoneczko, z tym, że po raz pierwszy muszę określić, że żółć jest zimna. Ono właśnie było takiego koloru, zimnej żółci. I można się było na nie patrzeć i nie raziło w ogóle. I patrząc na nie w pewnym momencie, to słońce zaczęło bić jak serce. Z samego centrum słońca następowały po prostu takie właśnie jak skurcze i rozkurcze serca. Szok po prostu. Zawołałam syna, bo myślałam, że to tylko ja widzę. On też to zobaczył. Wow. I w pewnym momencie na słońce nasunęła się tarcza koloru szaro-niebieskiego na samo centrum słońca i tylko od brzegów tak z pół centymetra zostawiła tą obwódkę tego poprzedniego koloru, czyli tego zimno-żółtego. I w momencie, jak ta tarcza się nasunęła, od strony słońca, tak jak dzieci rysują takie promienie słońca, bardzo gęsto zaczęły dookoła, idealnie dookoła, takie promienie, właśnie to w kolorach wrzosu, fioletu, lila, wszystko odcienie różnej barwy fioletu, ale tak niesamowite, my nie mamy określenia na takie barwy. I coraz wyżej od słońca, przy samym słońcu strasznie gęsto i coraz dalej od słońca i to już się tak bardziej rozluźniało. I te barwy tak jakby falowały, takie zmieniały się, no coś pięknego. Nie wiem czasowo, ile to mogło trwać i w pewnym momencie tak jakbyś pstryknęła palcami i się skończyło. No tak jakby po prostu ktoś zrobił pokaz czegoś. Żałuję bardzo, że konkretnie daty nie zapisałam, ale po prostu to mnie tak zatkało, że nawet nie przyszło mi to do głowy. A ponieważ bardzo żałowałam, że nie mogę być na warsztatach w Krakowie, to wiem, że to było w tym tygodniu. Tyle tylko mogę powiedzieć. Ale jeszcze mówiłaś o tym, że w innym miejscu zachodzi słońce. Tak. I jeszcze jedno mi się przypomniało, że moja siostra, do niej zaglądają promienie słońca, jak słońce wschodzi. I ona też mówi, że już wcześniej zauważyła, że zupełnie o innych porach to słońce się pokazuje u niej, niż to było innymi latami. Ale to ona mi dopiero o tym powiedziała, jak ja jej powiedziałam o zachodach słońca. Że miesiąc temu, już to 3 tygodnie, miesiąc temu zauważyłam, że słońce zachodzi w tym miejscu, jak innymi laty było to w grudniu. Czyli jeszcze 2-3 tygodnie i ja z południowego okna u siebie będę oglądać zachód słońca. Natomiast, słuchaj, jeszcze była taka sytuacja, że w czerwcu zadzwonił do mnie kolega ze Śląska i zapytał się mnie, czy zauważyłam, w którym miejscu zachodzi słońce. Ja mówię mu, że tak, tylko że z nikim o tym nie rozmawiam, bo powiedzą, że jestem walnięta. A on mówi, dlatego do ciebie dzwonię, bo mówi, tą samą sytuację mam. Słońce zachodzi na północy. To było w czerwcu i tak było. Słońce zachodziło na północy. Niesamowite. Jest jakieś przesunięcie. Ja to widzę, bo ja naprawdę, ja
Odkąd tu mieszkam, od dziecka, miałam 7 lat, jak się wprowadziłam do tego bloku, uwielbiałam zawsze oglądać zachody słońca, ponieważ nie mam okna od wschodu, więc zajęłam się zachodami. Piękno zachodów słońca, barwy, takie jak są w tym roku, to po prostu nie wiem, żaden z malarzy nie wymyślił takich kolorów, jak są w tej chwili. A to, że właśnie ta wędrówka słońca i w takim tempie z tak dalekiej północy ono przesunęło się już w to miejsce, gdzie w grudniu było, to jest po prostu niesamowite. To gdzie ono będzie w grudniu? To wyjdzie, że będzie na południu zupełnie. Słuchaj, jakbyś mogła, rób tak? Zdjęcia. A nie mam aparatu, żebym, ja powiem ci, że wtedy właśnie, co to słońce, co było, to pulsowanie słońca. Ja tak żałowałam, że nie miałam aparatu, żeby zrobić. To właśnie to pulsowanie by nie wyszło, ale wyszłaby tarcza na tarczy. I te promienie fioletowe, które odchodziły, to było, wiesz co, to można porównać te promienie, jakby ktoś taką cienką kreską narysował. One nie zlewały się w jedno. One były tak gęsto, jakbyś kreska przy kresce rysowała. Nic, zobaczę, może by mi się udało jakiś aparat skombinować i wtedy bym coś... No, jakbyś mogła, no, bardzo chętnie. I później na maila mi to wysłać, to ja będę po prostu to archiwizować, porównywać, nawet później połączę to co jakiś czas, żeby było pokazane. Dobrze, postaram się coś wykombinować. Kochani, jeżeli będziecie mieli własne jakieś obserwacje, własne zdjęcia lub jakieś domysły, o co może chodzić, to proszę piszcie albo w komentarzach, albo na mojego maila, bo to jest temat bardzo ciekawy, a mnie osobiście najbardziej idzie w kierunku, że to jest związane z przebiegunowaniem, który ja czuję, że właśnie już od jakiegoś czasu trwa i cały czas postępuje. I to, co teraz powiedziała Ania, to wszystko potwierdza. To też bym chciała właśnie, żeby ktoś się odezwał, żebym nie była jakby osamotniona w swoich obserwacjach, bo poza tym dniem, kiedy właśnie syn widział to słońce, to tak naprawdę jestem osamotniona. Jak próbuję z kimś rozmawiać na ten temat, to widzę lekko uniesione brwi, które świadczą o tym, co ona znowu wygaduje. Także niezachętnie się odzywam na te tematy, no bo nie mam z kim porozmawiać po prostu. Tak, rozumiem, oczywiście. No dlatego też opublikujemy to, po to, żeby to mogli usłyszeć inni. I myślę, że znajdą się osoby, które też mają swoje spostrzeżenia. Może też macie zdjęcia, nagrania, jak coś, to wysyłajcie mi je. To też będziemy wstawiać, publikować, bo myślę, że to dobrze by było zebrać takie materiały po to, żeby mieć jak najwięcej dowodów, no to może niedobre słowo, ale przykładów, obrazów właśnie tego, co się dzieje. No dokładnie. I żeby właśnie stworzyć kółko takich zahipnotyzowanych zachodami słońca. Tak, ale też jeżeli ktoś ma wiedzę taką techniczną czy geograficzną, dokładnie o co może chodzić, to też bardzo chętnie posłuchamy i zapraszamy. Oczywiście, że tak. Fajnie by było, naprawdę. Dobrze, Aniu, bardzo serdecznie ci dziękuję. Ja również. Cieszę się, że mogłam się podzielić. Nareszcie. Pozdrawiam, kochani. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.